Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, spędzając ten upał, tak działa na wszystkich, na mnie też upał działa, spełniając życzenie naszego jednego z wieloletnich widzów już od samego początku, pana Michała. Dziś praca, potem ciężka praca, taka czysto freudowska pomyłka. Dziś partia samego Aroniana. Aronian i Mami Diarow. Białymi Szachriar, Mami Diarow. Czarnymi Levon Aronian. To w Norwegii. 3 dni temu. Grana partia. Mami Diarow C4. Aronian E5. Co ciekawe, takie angielskie ustawienie, Aronian chętnie grywa białymi. Koniś C3, koniś F6. E3. No tak, żeby zagrać sobie D4, powalczyć o centrum. Hetman C2. Jak tu się tak ktoś dobrze przyjrzy, to taka odwrócona sycylijska wariant. Rossolimo, hetman C2 i Aronian oddaje obrońcę czarnych pól. To se może oddawać, ale zdobywa białe pola. Hetman E7. No, piona trzeba było bronić. Piona trzeba było bronić, a piony powinny zostać na czarnych. Tutaj Giri z Aronianem grywał goniec E2. Co tak grywał? A Mamie Diarow z białymi grywał też A3. Tak se grywał. I Wang Yue grywał D3. D4. Takie posunięcie ostre. No, jest para gońców. Pozycję warto by otworzyć. I wszystkim by się zdawało, że tu zbije, coś się wymieni. A tu nie. Koniś A4. Wtrącone posunięcie. To jest wtrącone posunięcie. ED4. Nie można bić pionem, bo koniś odskoczy sobie na G3. Przepraszam bardzo. Pozycja jest obiektywnie równa. Chociaż w przyszłości gońce mogą coś powiedzieć. Skoczek bije D4. No w ogóle się nie boi wymian. B6. Poprawnie. Roszada. Goniec B7. Tu chcę powiedzieć, że ja mało komentuję debiut, bo podniecanie się posunięciami, które są wykonywane prawie zawsze i tłumaczenie, że tutaj idzie, to nie jest komentarz partii. No te ruchy się wykonują. Wieża D1. Można by rozważać B3. Jest jakiś problem z gońcem. Czy wieża na D1 dobrze stoi? Może dobrze, ale może nie ta wieża. Lepiej było rozwiązać problem gońca, żeby wieże były połączone. D6 normalne. Pionki stoją na czarnych polach. A żeby temu utrudniać życie. Kiedy przeciwnik ma czarnopolowego gońca, my białopolowego, to stawiamy na czarnych. F3. No, rozsądne skoczek G5. Tylko widzimy, że biały zaczyna aktywne działania, a te figury śpią. B4. To dobre posunięcie można było zrobić wcześniej. Chociaż z kolei biały powinien stawiać pionki na białych polach. Przeszkadzając co prawda własnemu gońcowi, ale gońca przeciwnika. No może goniec wreszcie wyjdzie na B2. Wieża AE8. A4. Mamie Diarow ma koło 2800. Niedawno miał koło 2800. Miał ponad 2800. Miał trzeci ranking, chyba, czy drugi. Aronian wygrał Puchar Świata. To jest dwóch fantastycznych szachistów. A tu stosuje nie wiadomo dlaczego atak mniejszościowy.
a stosował atak mniejszościowy. Mniejszą liczbą pionków atakuje większą liczbą pionków, daje szansę stworzyć wolnego pionka. Pseudoaktywny ruch pionkiem F3 spowodował, że trudno postawić gońca na B2. F5 to jest rozsądne, to nawet dodatkowo blokuje. C5, no wyraźnie atak mniejszościowy. Z komentarzem, że jakby miał teraz już miał gońca tutaj, to by wygrał. No jakby miał, to by wygrał. Skoczek E6, wyganiamy hetmana. Goniec C4, podwiązka. Proszę, kombinujemy jak Aronian. Aronian przeprowadza, tylko jaką to przeprowadzą przeprowadza? On przeprowadza zwycięską kombinację. Tu jest motyw strategiczny. Motyw geometryczny dla wieży. Oznacza to, że wieża chce wziąć. Materiał to ja policzę, ale jak widzimy, i tu stoją na tym, o, motyw geometryczny dla wieży. Wieża chce na tę linię wejść i wchodzi. Goniec bije E6. Najlepsze, tu zwracam uwagę, że hetman nie ma jak odejść, żeby obronić wieżę. Białe biorą dwie wieże za hetmana. I materialnie jest tak, że czarne mają hetmana za dwie wieże. Jeżeli policzymy po przedszkolnemu, czy po wczesnoszkolnemu, to białe mają 5 plus 5, 10 pionków, czarne mają 9. Czyli nominalnie wieże są lepsze, silniejsze. Jednakże białe wieże nie współdziałają. Nie bronią się wzajemnie. Gdyby druga wieża stała na D1 i nie było słabości pionkowych, byłoby to przewagą białym, ponieważ brak koordynacji. Dodatkowo są różnopolowe gońce, to w ataku czarne będą miały figurę więcej, bo goniec czarnopolowy nie broni białych pól. W ataku czarne będą miały hetmana i gońca przeciwko dwóm nieskoordynowanym wieżą. To oczywiście, że tu jest takie pulko, z którego hetman może zaatakować dwie wieże, to jest mało istotne. To tak, to i Stockfish pokaże taką sztukę. I Fryc, i inny Fryc, i nawet Psion by pokazał. Psion, Genius, Geniusz, kto tam jeszcze? No Rebel to Lekutko, Junior. Junior też, Jark i tak, MCS Pro, Nimco, Schröder, wszystkie by pokazały. Wieża się musi wycofać, ta wieża, proszę, wycofuje się. BC5, już jest pion. Na szczęście dla białych nie jest to pion połączony, dwa złączone, bo wieże źle z takimi walczą. Izolowane piony wieży mogłyby blokować wzdłuż linii poziomej, gdyby nie goniec. Gdyby nie goniec. Wieża E1. Wieża stoi pasywnie. C4. Pion idzie. I teraz komputery podają niektórym komentatorom, że potem czarne miałyby minimalną przewagę. Może tak, tylko niech czarne to, niech białe to zremisują. Goniec D2. Mamediarow naprawdę jest bardzo silnym szachistą, ma głębokie zrozumienie szachów i robi najsilniejsze ruchy. No i G5. Trzeba zdjąć barierę pionową z białych pól i biały król dostanie mata. Czysta partia polowa.
Goniec c3. No goniec zablokował piona bardzo ładnie. G4. O! Gra w szachy jest prosta. FG4. Hop! Tu komentatorzy na żywo wypowiadali się, że czarny ma silną inicjatywę. On nie ma silną inicjatywę, on ma wygraną pozycję. Ma wygraną pozycję, ponieważ białe nie są w stanie. Typowa walka przeciwko dwóm słabościom. Dwie groźby. Groźba mata i groźba marszu piona. I białym brakuje. Przeszkadza im piona 3, piona 4 niebroniony. Nie są w stanie zdążyć, a może nawet nie są w stanie w ogóle. To nawet mi się w tej chwili nie chce tego patrzeć, ponieważ z punktu widzenia strategii gry polowej na białopolowej szachownicy jest wygrana, a jest tylko jeden ostatni pion na białym polu. Wieża A2. Fatalne miejsce. Wieże powinny stać na czarnych polach. Powinny na czarnych polach, ja pokażę jeszcze raz, czego one powinny bronić. Powinny bronić tu, 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 tu. No i powinny bronić jeszcze niespodziewanie dla wszystkich pierwszej linii. Wieże powinny obronić pierwszą linię. Powinny obronić punkt G2, jak widać na obrazku. A4, C3 i powinny stać na czarnych polach. No ta stoi. A ta gdzie ma stanąć? To jest nieszczęście. Można było teraz bardzo silne było atakę. I po goniec D4, król E6. No król idzie do ataku. Ale on ją zagrał lepiej. Zagrał hetman D3. Proszę. Gońca trzeba jakoś obronić. Goniec D4. Tak się wydaje. Goniec D4. A co po tym? Jak go łapać? Tak się wydaje, że go można łapać. Goniec odszedł na A1 i też go nie złapał. C3. Wieża F2. No białe próbują złapać koordynację, ale nie zdążają. Goniec C4. Nie ma tu nic sztuki. Niektórzy mówili, że wygrać tak, tak i tak. No bardzo dobrze. A co z pionkiem A4? A co jak król pójdzie na B3? A jakie ruchy będą robić białe? A jak zbiją pionkiem tu, to ten pójdzie tu? I co wtedy? No tak się wydaje, ale pozycja jest kompletnie przegrana. Nastąpiła wieża C1. I taki dziwny ruch, który również przychodził przy gońcu na D4. Mamie dialog się poda. Kto powie dlaczego? Kto powie dlaczego? Upał straszny. No grozi tak, o takę grozi. Nie można bić, bo dorabiamy. No zobaczmy taki ruch. Na początek można zbić tu. Można dać szaszka. Można przyjść tu i tu. Albo nawet można zbić na G4. Po prostu się nie rozplączą.
Co tu jeszcze może być? Po tym C2. A co po tym? To chyba najlepiej wziąć piona i dalej matować. Goniec nie ma ruchu. Wieża nie bardzo ma jakieś ruchy. Wieża związana. Pozycja jest skończona. Ja wrócę do początku partii. No to warto wiedzieć, dlaczego białe przegrały. Białe zaczęły skromne partie, przełożyły na grę środkową walkę o przewagę. Tu ruch D4 jest za wczesny. Co białym szkodzi postawić pionkę na razie na D3? Co białym szkodzi zrobisko? Postawić pionka na D3 albo zagrać goniec E2, roszada B3, goniec B2 i potem zdecydować. No dobrze. Dobrze. Tu co prawda białe mogły zbić na C6, ale to nie chciały, to w porządku, nie krytykujemy. I dlaczego białe nie wprowadziły do gry gońca? Nie ma obowiązku walki o linię C. Na razie nie ma jakichś specjalnych gruźb związanych z polem G2. No pole G2 jest słabe. Nacelowane są figury. No hetman i koniś będzie jeszcze psocił. Ale to jeszcze jest daleko. Jak białe figury nacelują się na G7, będzie jakaś kontrgroźba. I się gra. No dobrze. Wieża D1, czarne spokojnie, F3, osłabienie punktu E3. Dlaczego nie można zagrać goniec F3, jak już bardzo chcemy, jak się boimy tam, albo goniec F1. A powinno się grać B3, goniec B2. I teraz jest problem. Białe robią atak mniejszościowy. A goniec dalej nie gra. Tu jest jedyna obrona, bo skoczek trzepnie na C5. I nadziało się na kombinację. Gdyby były połączone wieże, wieża D1 byłaby broniona. I została realizacja. Pozornie materiał jest lepszy dla białych, ale brak koordynacji. Wieże nie współpracują. Zwracam uwagę, że to mówiłem wcześniej, a wieże do końca partii, nawet teraz, nie mają koordynacji. One nie współdziałają. No stoją na czarnych, ale pionce doszedł za daleko. Szach na D1 i tamte groźby powodują, że trzeba się poddać. Trzeba się poddać. No i Mamedyarow zrobił to w 31 ruchu, ale w zasadzie mógł się poddać po 19. Wieża D8, potem były tylko techniczne dożynki. Dziękuję za uwagę.